Cześć, witajcie. Trochę mnie nie było na tym kanale moim tutaj od około 2 tygodni, ponieważ byłem chory i tak naprawdę ostatni nawet mój film ciężko mi się mówiło. Rzeczywiście przez 2 tygodnie nawet trudność sprawiało mi mówienie przez dłużej niż minutę czy dwie. Teraz jest już wszystko ok. Ja mam na imię Tomek, jestem tutaj z kanału MZ Elite. Prezentuję tutaj treści na temat tego, jak sprzedawać na Amazonie. W tym filmie chciałbym poruszyć taki temat, może takiego niezrozumienia przez osoby, które są właścicielami marek, firm, producentów, którzy w Polsce działają, ponieważ z nimi mam dużo kontaktów. W ogóle samej koncepcji Amazona, ponieważ bardzo często uważają, że jest to takie coś jak Allegro i można tak naprawdę zreplikować to, co się robi na Allegro, po to, żeby to na Amazonie funkcjonowało. Czasami spotykam się z opinią, no przecież ja już mam produkty na Amazonie i co ja tutaj mogę zrobić? No zrobiłem już wszystko. Mam je na Amazonie, a ja idę na Amazon, a tam się okazuje, że są jakieś bardzo proste zdjęcia produktowe pod kilkoma kontami. Nie ma A+ contentu, nie ma opracowanego normalnie tytułu, bo tytuł się z 3 wyrazów składa. Więc tutaj w tym filmie chciałbym tego typu rzeczy poruszyć. Ja w ogóle zajmuję się Amazonem od 10 lat. Dla tych, którzy mnie nie znają, w Wielkiej Brytanii od 20 lat mieszkam. Na Amazonie jestem od 10 ze swoimi 3 markami. Mam udział w startupie tutaj w Londynie, gdzie skupujemy marki, rozwijamy je poza Amazonem. Amazonowe marki oczywiście i również w drugą stronę spoza Amazona i rozwijamy je na Amazonie. A na tym kanale dzielę się wiedzą i informacjami, które posiadam, doświadczeniem, więc jest tutaj ponad 200 filmów, zapraszam do nich. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę również na grupę na Facebooku, link znajduje się w opisie tego filmu. Grupa na Facebooku jest dosyć aktywna, mamy czat, można zadawać pytania amazonowe, uzyskamy odpowiedzi, jak nie ode mnie, to od kogoś z bardziej doświadczonych uczestników mojej grupy. Dodatkowo zapraszam Was do zapisania się do newslettera. Również pod tym filmem jest tu newsletter na temat Amazona AI oraz e-commerce, który wypuszczam co piątek o godzinie 19 czasu polskiego. Więc jeśli chcecie dostawać aktualne informacje, to co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia tutaj w tej przestrzeni, w której wszyscy siedzimy, zapraszam do zapisania się do newslettera również w linku pod filmem. Także zacznijmy sobie od tego, co Amazon nam daje. Przede wszystkim daje nam dostęp do setek milionów klientów na całym świecie. I nawet w momencie, kiedy nie będziemy sprzedawali, nie planujemy sprzedawać naszych produktów w Japonii, w Stanach, w Emiratach Arabskich, to na pewno Europa tutaj jest w zasięgu ręki każdego producenta marki polskiej i również Wielka Brytania, która teraz jest poza Unią Europejską, natomiast nie stoi nic na przeszkodzie do tego, aby sprzedawać również w Wielkiej Brytanii za pomocą magazynów, chociażby 3PL, czyli zewnętrznych magazynów, które są z reguły o wiele tańsze niż sam Amazon FBA. Czyli w tym przypadku towary nie wysyłamy bezpośrednio do Amazona, natomiast do tego troszkę tańszego magazynu i tam w tym magazynie zlecamy, oczywiście składujemy i zlecamy wysyłkę towarów do Amazona. Z reguły takie dobre magazyny, które są trochę tańsze, kasują około 3,5-4 funtów za tydzień za metr sześcienny składowania naszego towaru. Oczywiście w Unii Europejskiej jest to o wiele tańsze, możemy to o wiele łatwiej kontrolować, ponieważ Wielka Brytania ze względu na to, że po Brexicie no wyszła z Unii, mamy tą granicę taką twardą, więc tutaj trzeba logistycznie to rozważyć kosztowo, jak to ma wyglądać i dlatego sugeruję taki magazyn 3PL. Jeśli chodzi o składowanie towarów w Niemczech, w FBA można to, ponieważ wszystko jest o wiele tańsze, można to robić tak naprawdę w Amazonie. Jeśli mamy dobrze rotujący towar, kontrolujemy, wiemy ile go się miesięcznie sprzedaje, nie wysyłamy towaru za dużo, żeby nam tam nie leżał na tym Amazonie, ale mówię, o wiele sprawniej można to kontrolować, jeśli składujemy w krajach Unii Europejskiej. Dla Polaków będzie to Niemcy, Niemcy są to, będą to Niemcy, Niemcy są tym najlepszym rynkiem zaraz tutaj za granicą, więc pierwszym krokiem najlepiej jest właśnie uderzenie do naszych zachodnich sąsiadów. Oczywiście później powolna ekspansja na kolejne kraje, uruchomienie na przykład Pan-European FBA i wtedy musimy się na VAT zarejestrować w jakimś drugim kraju, oprócz Niemiec, no ale to nie są akurat rzeczy, o których tutaj będę mówił. Tutaj chodzi bardziej o te takie przewagi czy też korzyści, które no bezpośrednio możemy bardzo szybko osiągnąć, jeśli wejdziemy na platformę Amazona. Warto tutaj zwrócić uwagę, że nie tylko dostajemy dostęp do tych klientów, natomiast ogólnie, na przykład w krajach takich jak Włochy, w 2020 roku, 2022 roku było przeprowadzone badanie, 75% uczestników rynku e-commerce, czyli klientów e-commerce,
korzysta z Amazona. W Hiszpanii jest to 65, w Niemczech bodajże 59%, czyli taka średnia w Unii Europejskiej to jest około tam 50 kilka procent. O dziwo, na przykład w Wielkiej Brytanii było to 52%, co mnie osobiście zaskoczyło. Natomiast no, liczby mówią same za siebie. Naprawdę jest bardzo duża świadomość Amazona tutaj na zachodzie Europy. To nie jest to, co w Polsce, gdzie z tego co wiem, to Amazon nawet za bardzo nie inwestuje, nie ma budżetów marketingowych po to, aby promować się chociażby, nie wiem, przed świętami na przykład. Tak, jeszcze Amazon nie wyłożył wszystkich kart na stół, uważam, i ta walka z Allegro jeszcze na dobre się na terytorium Polski nie rozpoczęła. Natomiast, tak jak mówię, w tym filmie mówimy o tym, co można zyskać jako ten producent czy też właściciel marki, który do tej pory sprzedaje tylko w Polsce. Mamy dostęp do ludzi, którzy są w tak jakby trybie zakupowym, można powiedzieć. Oni sobie już zrobili wcześniej research, gdzieś tam sobie wyszukali, co chcą kupić, i kiedy na Amazon wchodzą, to oni już wiedzą, czego szukają. I tutaj oczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że Amazon oczywiście kasuje prowizję za sprzedaż, jest to z reguły 15%, to samo jak na Allegro, każdy marketplace ma taką opłatę i trzeba być przygotowany na to. Kosztem dodatkowym również jest reklama PPC, marketing na Amazonie, ponieważ trzeba się promować. Ja w swoich filmach tutaj opowiadam na tym kanale na temat tego, dlaczego ważne jest PPC, jak wpływa na nasz organiczny ranking. Nie będę tutaj na temat tego mówił, tutaj tylko chciałbym o tym wspomnieć, że w strukturze cenowej, którą tworzymy dla naszego produktu, powinniśmy uwzględnić około 10-15% kolejnych na reklamę PPC. Ale jest to i tak o wiele łatwiejsze niż samodzielne kierowanie i budowanie trafiku, czyli ruchu do własnej, niezależnej, zewnętrznej strony, która znajduje się chociażby na WooCommerce czy Shopify. Płacąc Amazonowi 15%, płacimy również za zaufanie. Tak naprawdę klienci, którzy używają platformy Amazona, są pewni, że jeśli coś nie stanie się z produktem, z jakiegoś powodu nie będą zadowoleni, mogą go bardzo łatwo odesłać, dostać zwrot pieniędzy. I no tutaj jest to właśnie zaufanie. Musimy być oczywiście nastawieni na to, że klienci mogą być trochę bardziej roszczeniowi i tak naprawdę załatwienie spraw po naszej myśli, nawet gdyby to miało, jak na przykład na Allegro można zrobić, gdzieś nadciągnąć to na coś klientowi, nie pozwolić. No tutaj Amazon ma sztywne ramy, co można, czego nie można robić, i trzeba się do tego dostosowywać. Natomiast tak jak mówię, kupujemy sobie zaufanie, czyli mamy, nie dość, że mamy ponad 50% klientów e-commerce, to wszyscy ci klienci mają bardzo duże zaufanie do Amazona. I to nie jest, pomyślcie sobie teraz tak, że ktoś kupuje na Amazonie versus na przykład jakąś stronę znalazł po raz pierwszy, waszą, i jak mentalnie on na przykład do tego całego procesu podejdzie. Wiadomo, że zaufa zakupowi na Amazonie. Amazon oczywiście oferuje Prime oraz FBA, czyli po jednej stronie jest to klient, który wykupuje sobie usługę Prime rocznie, to kosztuje około, nie wiem, 90 funtów, z 80 euro, nie wiem dokładnie, natomiast jest to usługa, która daje dostęp do różnego rodzaju korzyści, takich jak dostęp do filmów, jakiejś tam muzyki i tak dalej, i nie wiem, sam jeszcze tego wszystkiego nie używam, natomiast również do produktów tak zwanych Prime, czyli to są wszystkie te produkty, z reguły, w większości przypadków, które Amazon trzyma u siebie na magazynie, czyli my jako sprzedawcy wysłaliśmy te produkty do magazynu w Amazonie, w Niemczech na przykład, i te produkty sobie tam leżą, czekają, i każdy klient Prime, który będzie kupował ten produkt, dostaje wysyłkę w gratisie. Oczywiście wysyłka, wiadomo, że musi być wliczona tutaj w cenę zakupu. Zresztą jest to ogólna tendencja, która tam od kilku lat następuje, że tak naprawdę nawet na Allegro oferowanie ceny wliczonej w produkt jest no bardzo powszechną praktyką, ponieważ klient po prostu lubi wiedzieć, że jest jedna płatność, płacę i ja to dostaję, nie tam sobie kalkulować, że jak będzie taka wysyłka, to za tyle, za 14 zł, za 15, za 18. On po prostu lubi wiedzieć, że dostanie to szybko, na drugi dzień, i nie będzie ekstra płacił za wysyłkę. I to właśnie usługa Prime oferuje. Oczywiście Prime może również występować w wersji, kiedy to my sami z naszego magazynu wysyłamy towary do klientów na Amazonie, kiedy je sprzedamy. Natomiast jest to jakiś tam proces, trzeba udowodnić, że jesteśmy w stanie te paczki przez jakiś tam okres czasu, musi mieć wystarczającą sprzedaż przez około 3 miesiące po to, aby średnie tam odpowiednie zostało wyciągnięte, i wtedy Amazon przypisuje nam właśnie również taką tą odznakę Prime. Ale to jest, mówię, to jest taki dodatkowy
dodatkowy aspekt całej tej działalności. To, co się robi, to jest właśnie to FBA, kiedy wysyłamy towar do magazynu na Amazonie. Pamiętajmy tutaj o tym, że Amazon również inwestuje swoje własne środki w marketing i reklamuje się i na Google, i na jakichś w różnych stronach zewnętrznych. Także my tutaj, mając listingi na Amazonie, również jesteśmy w stanie docierać do większej liczby klientów, którzy poza platformą się znajdują, i za to płaci Amazon, za ten ruch do naszych listingów. Tutaj z całym tym procesem FBA wiąże się oczywiście wiele korzyści, właśnie takich jak to, że Amazon oprócz tego, że składuje, no to oni zajmują się pakowaniem naszego towaru, zajmują się przygotowaniem do wysyłki, dostawą, zajmują się też tak zwanym customer service, czyli obsługą klienta, czyli kiedy klient chce zwrócić towar, my praktycznie nie uczestniczymy w tym procesie. Naprawdę ja bardzo wiele kont obsługuję, łącznie z moim, i szczególnie na moim koncie ja od roku prawie nie dostałem żadnej wiadomości od klientów, ponieważ Amazon te wszystkie wiadomości, że tak powiem, przechwytuje, odpowiada na nie, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że klient ma jakieś pytanie dodatkowe na temat produktu, na które Amazon nie jest w stanie odpowiedzieć. Z reguły takie pytania i problemy klientów dotyczą właśnie zwrotów, coś nie przyszło, coś się spóźniło i Amazon jest w stanie na to wszystko odpowiadać, więc tutaj naprawdę można powiedzieć, że jeśli mamy w średniej wielkości jakiś tam, powiedzmy, zakład produkcyjny, gdzie produkujemy jakiś produkt pod naszą marką, to naprawdę, słuchajcie, to jest 2-3 pracowników spokojnie, których nie musicie zatrudniać i szkolić przede wszystkim wcześniej. Także to wszystko z waszych barek jest zrzucone, bo zakładam, że jeden pracownik musiałby obsługiwać klienta i pewnie ze dwóch zajmować się wysyłką i obsługą magazynu. Amazon daje nam również bardzo dużo danych, tak? Czyli my tutaj nie musimy zajmować się tym, że ściągamy z jakiegoś tam, nie wiem, systemu zewnętrznego czy obsługującego nasz magazyn jakiś tabelek, a potem tworzyć z tego wykresów. Amazon naprawdę daje nam super, super ogromną ilość danych na temat sprzedaży, na temat naszego marketingu, na temat stanów magazynowych, na temat tego, jak produkty zachowują się w naszym magazynie, i będzie to oflagowane na czerwono, jeśli na przykład będą produkty, które ileś tam czasu, ponad, powiedzmy, pół roku, ponad 270 dni, czy też ponad rok, znajdują się w naszym magazynie i nie są sprzedawane, i Amazon tak naprawdę zmusi nas do tego, aby bardzo efektywnie prowadzić ten magazyn i starać się tylko wysyłać towary, które szybko rotują. To wiąże się po prostu z tym, że też nie będziemy wydawali na darmo pieniędzy za to, że towar, jakiegoś towaru dużo wydaliśmy i leży tam na Amazonie. No a tutaj oczywiście będziemy mogli sobie podglądać też sezonowość, ponieważ są narzędzia takie jak Helium 10 czy DataDive, które pomagają nam w analizie tego, co dzieje się na Amazonie, i naszą niszę bardzo łatwo można zbadać właśnie za pomocą tych narzędzi, zobaczyć, kiedy są piki sprzedażowe, czy jest to produkt sezonowy. Jeśli jest sezonowy, to kiedy jest ten wysoki sezon, czyli kiedy warto wchodzić, a kiedy nie warto wchodzić w ten produkt. Czyli jeśli zastanawiamy się nad wejściem w produkt, który dobrze się w lato sprzedaje we wrześniu, no to nie ma za bardzo sensu tutaj się pchać do Amazona. Lepiej poczekać do następnego sezonu po prostu z takim produktem do wiosny na przykład, czy też do, nie wiem, do maja. Także to jest jedna kwestia. Takie są przewagi Amazona. Jeśli byście chcieli więcej się dowiedzieć, to tak jak powiedziałem, zapraszam do moich ponad 200 filmów. Zapraszam też na moją stronę internetową. Tam znajduje się również forma kontaktowa. Ja udzielam konsultacji, jeśli jest ktoś z was zainteresowany. Są to konsultacje 2-godzinne, 3-godzinne. Jest to po prostu rozmowa. Ja doszedłem do wniosku, że nie będę tutaj gdzieś tam z zegarkiem w ręku siedział, i naprawdę spokojnie zawsze jest godzina, dwie rozmowy. Zauważyłem, że 3 godziny to już jest taki moment wyczerpania i po jednej, i po drugiej stronie, można powiedzieć. Natomiast jeśli jesteście tym zainteresowani, chcielibyście coś więcej wiedzieć, coś bardziej szczegółowo wiedzieć, zapraszam. Ja naprawdę mam pojęcie o Amazonie bardzo duże, 10-letnie doświadczenie, a jeśli ktoś by był nawet zainteresowany Walmartem albo TikTokiem, również teraz zajmuję się tymi dwoma platformami. No i teraz załóżmy sobie, że są ludzie, sprzedawcy, którzy rozumieją potęgę Amazona i wrzucili zdjęcie albo 3 zdjęcia jednego produktu pod różnym kątem na Amazona, no i oczekują tej sprzedaży, aby się tam odbywała. Z tym, że
Amazon wymaga czasu tak naprawdę, wiecie, to nie jest tak, to nie są lata powiedzmy 2000, nie wiem, 13, 14, 15, gdzie się wrzucało produkt, nie było nawet PPC, można było naprawdę bardzo fajne pieniądze wykręcać. Czasy się zmieniły i trzeba naprawdę dbać o to. Jeśli chcemy do tych klientów rzeczywiście dotrzeć, rzeczywiście osiągać sprzedaż, musimy się przygotować do tego, musimy stworzyć zdjęcia. Zdjęcia nie mogą być, tak jak powiedziałem, zdjęciami produktu pod pięcioma różnymi kątami, to muszą być zdjęcia lifestyle'owe, infografiki tłumaczące produkt, pokazujący wielkość tego produktu, aby klient jak najlepiej zrozumiał to, co wy sprzedajecie i tą decyzję zakupową podjął bardzo szybko i sprawnie. Do tego używamy również narzędzi jak Helium 10 Data Dive, aby stworzyć lepiej zoptymalizowany tytuł, który zawiera słowa kluczowe, na które chcemy być zaindeksowani na Amazonie i pokazywać się w wynikach wyszukiwania. Te narzędzia umożliwią nam też stworzenie odpowiednich bullet points, które również są odpowiednio skonstruowane, mają słowa kluczowe. Pierwszy bullet point nawiązuje tak jakby nić komunikacji pomiędzy nami jako sprzedawcą, czy też między produktem a klientem. Jest na to szereg różnych technik, czy też tak naprawdę dobrych porad, za którymi należy podążać, jeśli to robimy. Jeśli mamy markę, to jest bardzo wskazane, trzeba zarejestrować konto w Brand Registry, czyli najpierw mieć markę zarejestrowaną, otworzyć na Amazonie konto Brand Registry i dopilnować tego, że mamy na przykład A+ Content Premium, to jest naprawdę super potężne narzędzie marketingowe, ponieważ pozwala nam na naszym listingu umieścić szerokie na całą stronę zdjęcia. Mamy 7 modułów, wielkie zdjęcia, gdzie możemy ten produkt naprawdę super wyeksponować, super pokazać, rozwinąć to, co już w głównych zdjęciach pokazaliśmy, dodać film, wideo szerokości na całej strony. Także to jest niesamowita rzecz, którą można dodatkowo tutaj dokonać. Również ważne jest to, aby kiedy tworzymy ten A+ content, skoncentrować się na tych takich drobnych rzeczach i smaczkach, gdzie na przykład dodając zdjęcie mamy pole alt text. I to jest na przykład ważne, aby w odpowiedni sposób wypełnić te alt teksty, które, czy tam alt tagi, bo to się różnie nazywa na naszych listingach. I kolejnym punktem jest chociażby Amazon Store. Dzięki temu, że mamy konto Brand Registry, możemy sobie stworzyć taki wewnętrzny sklep na Amazonie, gdzie będziemy prezentować swoją całą kolekcję produktów. Z tego sklepu będzie można przeklikać do danych listingów. Również ten sklep ma swój link, który można publikować, nie wiem, w social mediach, więc to jest rzecz, której jeśli nie wykorzystamy, no to nie wiem, co my na Amazonie robimy tak naprawdę. Dodatkowo, no pamiętajcie, dzięki temu, że mamy Brand Registry, oprócz wielu, wielu innych takich drobnych rzeczy, o których tutaj nie będę wymieniał, ważne jest to, że jeśli prowadzimy kampanię PPC, czyli marketing na Amazonie, mamy dostęp do dwóch kolejnych rodzajów reklam. Każdy, kto nawet nie ma Brand Registry, ma dostęp do tak zwanych Sponsored Products, czyli to są po prostu zwykłe oferty, które wyżej się wyświetlają, natomiast jeśli mamy Brand Registry, mamy dostęp do Sponsored Brands i do Sponsored Display. To są, tak jak mówię, dwie kolejne reklamy, które charakteryzują się ogólnie tym, że pozwalają na wyświetlanie reklam wideo, wyświetlanie reklam banerowych. Także w ten sposób również przeganiamy konkurencję. Także to jest takie coś, że pamiętajcie, że jeśli wrzuciliście, bo tak wygląda, bo to można tym słowem nazwać, wrzuciliśmy, tak, wrzuciliście produkt na Amazona, to jest nic. To się, że się wrzuciło produkt na Amazona, bo widzę bardzo często przypadki, gdzie ktoś właśnie wrzucił produkt na Amazona i twierdzi, że on jest na Amazonie, gdzie widzę konkurencję, która na dole oczywiście na listingu, jak zauważycie listing Amazona, w pośrodku strony wyświetlają się również reklamy i Amazon w tym miejscu pokazuje produkty, które są bardzo podobne, jak nie takie same i można zobaczyć, że konkurenci mają setki czy też tysiące review, a my mamy 1, 2, 3, 5 review może, które osiągnęliśmy w ciągu jednego roku sprzedaży, więc to właśnie jest wynikiem tego, że my tylko wrzuciliśmy listing na Amazona, na FBA i nic z tym nie zrobiliśmy. Także tak wygląda sprawa Amazona, więc jeszcze raz, tak jak mówię, filmów jest ponad 200, zapraszam do ich oglądania. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o komentarz pod filmem, kontakt do mnie również pod filmem i trzymajcie się, na razie, hej!